Konkurs pomaga nagrodzić te prace, które no, czasami nawet nie mają może specjalnie szans na wydanie gazetowe, tak można powiedzieć, upraszczając, tak? Więc to są rzeczy, które są bardzo ciekawe pod względem artystycznym, historycznym, no, reporterskim, natomiast no, nie ma dla nich czasami miejsca w tym mainstreamie. Ja mam wrażenie, że raczej cierpimy na pewnego rodzaju inflację zdjęć, inflację obrazów. No ponieważ jest to tak łatwe teraz, kupienie aparatu cyfrowego, zrobienie zdjęcia w nowej technologii z właściwie żadnym wysiłkiem, to tym ważniejsze jest istnienie takich konkursów i tym ważniejsze jest istnienie no, jury czy grup ekspertów, które będą potrafiły pokazać, co jest zdjęciem dobrym, wartościowym, a co jest tylko po prostu no, takim przeciętnym, zwykłym, powszechnym. Oczywiście nam było trochę przykro, że wiele zdjęć nie mogliśmy nagrodzić ze względu na to, że no był limit miejsc, trzech miejsc nagradzanych i dwóch wyróżnionych. Na pewno miło było też zobaczyć zdjęcia Polaków zrobionych przez polskich fotoreporterów na całym świecie. Zdjęcia z Haiti, zdjęcia z Europy, zdjęcia z Ameryki. No tylko właśnie, problem polegał na tym, że one się nie przebijały. To jest jakiś sposób, raz, żeby nie biec tam, gdzie biegną inni, bo wszyscy mamy te same zdjęcia. A nawet jak już jesteśmy w miejscu, kiedy są inni, to zawsze szukamy takiej klatki z boku gdzieś, prawda? Żeby ona nie była taka wprost. Ja się cieszę, że takie zdjęcie przeszło do finału, że zostało nagrodzone, bo takich spokojnych klatek nie widać w prasie i to, jeśli dobrze pamiętam, też nie było nigdzie publikowane, a to zostało zauważone. Fotoreportaż musi być pełny, musi pokazywać miejsce zdarzenia, ale chciałem opisać dramaturgię chwili, dramaturgię społeczną i nie warto jest pokazywać wszystkiego na szybko, tylko właśnie stopniować emocje. Ja to moje zdjęcie fotografowałem, realizowałem ten kadr przez jakieś 2 minuty. To był czas, kiedy tak naprawdę te dwa rzędy ludzi idących naprzeciwko ciebie cały czas zasłaniały prezesa i to były ułamki sekund, kiedy tylko było go widać. I szczęśliwie zauważyłem to i zrobiłem zdjęcie. W tym roku mamy też kolejny rekord poza liczbą zgłoszonych prac oraz liczbą uczestników. Mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę miejsc, do których wystawa dotrze.